Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dlaczego z protestantami, z tymi sekciarzami nowymi, że tak powiem, szczególnie z tymi, co teraz tak w Polsce powstają w ostatnim czasie, tak ciężko się rozmawia, albo inaczej, praktycznie niemożliwe jest rozmowa. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo żywy z trupem nie pogada. Dlaczego protestanci są martwi duchowo? Protestantyzm jest martwy. Otóż, moi drodzy, już wałkujemy to od jakiegoś czasu, no ale odpowiedzi, jak nie było, tak nie ma. Wczoraj Kolosan 3:23-24, że otrzymamy dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę, tak? Wcześniej jest służcie Chrystusowi jako Panu. A więc widać ewidentnie, że zapłatą jest wejście do Królestwa Niebieskiego. Nikt nie powiedział, nie pokazał, że wejście do nieba jest za darmo. Ale moi drodzy, zobaczmy jeszcze kwestię zbawienia i konieczność zachowywania dekalogu. No, protestanci mówią, że nie jest konieczne, że nas nie obowiązuje dekalog, tak? Zobaczmy, moi drodzy, w jakim rozdwojeniu żyje protestantyzm. A więc stwierdzam, jeżeli protestantyzm głosi, że nie obowiązuje dekalog, wiele tutaj protestantów, może nie całe, tak uściślimy, ten sekciarski taki, ten taki z bramy, że nie obowiązuje. Czyli klepnę formułkę i dalej mogę kraść. Mogę grzeszyć. No nie, nie możesz kraść. A dlaczego? No bo jak się nowo narodzisz, to musisz wydać owoce. Czyli musisz przestać kraść. No ale głosicie, że mnie nie obowiązuje dekalog, że jest, że już został, że nie jest obowiązkowy, że Chrystus go wypełnił, że tak dalej, że jesteśmy teraz za darmo pod łaską, tak? No tak, no nie obowiązuje cię, no ale jak klepniesz formułkę, to musisz przestać kraść, musisz przestać cudzołożyć, tak? A więc zobaczcie, jedno głosicie, a w praktyce zachowujecie 10 przykazań i wymagacie 10 przykazań. Po czym poznajecie, że jakiś brat, wasz czy siostra się na nowo narodziła? A no po tym, jak widzicie, że jak wcześniej pracowała pod lampą, a teraz nie pracuje pod lampą, to znaczy, że jest owoc, tak? A więc co zrobiła? Zaczęła, przestała cudzołożyć i stała się kobietą żyjącą czystością, tak? A więc co zrobiła? Zaczęła zachowywać przykazania. O, siostro, bardzo ładne owoce wydajesz. Bracie, Kaziu, ty kradłeś, teraz nie kradniesz. Po czym poznajecie? Po tym, czy zachowuje przykazania, tak? Ale nie obowiązują przykazania. Nie obowiązują. Łaska, za frajer. Wszystko, dekalog nas nie obowiązuje. Ile razy żeśmy się tego tutaj naczytali? Czyli mogę kraść. No nie, nie możesz kraść, bo musisz wydać owoce. Czyli musisz przestać kraść. Czyli zacząć zachowywać przykazania. No tak, no ale mnie nie obowiązują. No tak, cię nie obowiązują, no ale widzisz, jak Duch Święty przyjdzie, zda ci nowe serce, to jednak przestaniesz kraść. A więc obowiązują, ale nie obowiązują. I to jest protestantyzm. Po prostu jest tak rozdarcie rozdarty, że to nie są spodnie z dziurą, to jest dziura z jakąś nitką, porwaną nitką od spodni. Kolejne. Tam jakiś wpis się pokazał pana, nie do końca jestem, pamiętam, ale chyba pana Rząsa, o, że my, czy jest zbawienie poza Chrystusem, że my zbawiamy się poza Chrystusem tylko przez zachowywanie przykazań. Otóż nie, nigdy tego Kościół Święty Rzymskokatolicki nie powiedział, nigdy ja tego nie powiedziałem, że zbawienie jest poza Chrystusem. Wręcz przeciwnie, zbawienie jest tylko w Chrystusie. No tak, no w Chrystusie jest. A dlaczego konieczne jest zachowywanie 10 przykazań do zbawienia? Bo skoro zbawienie jest w Chrystusie i my to w święcie wierzymy i wyznajemy, to 15 rozdział Ewangelii świętego Jana. Jeżeli we mnie trwać,
będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się stanie. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przynosicie i staniecie się moimi uczniami. Jeżeli będziecie, 15:10, jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja trwam w miłości, wytrwałem w miłości Ojca, tak? A więc koniecznie do zbawienia jest trwanie w miłości Chrystusa, tak? Konieczne jest do zbawienia trwanie w Chrystusie, tak? No koniecznie, konieczne jest. I żeby trwać w Chrystusie, koniecznie, konieczne jest zachowywanie przykazań. A więc głosząc zachowywanie przykazań, głosimy trwanie w Chrystusie, bo przez zachowywanie przykazań jesteśmy uczniami Chrystusa, przez zachowywanie przykazań trwamy w Chrystusie, trwamy w Jego miłości. A trwanie w Chrystusie jest konieczne do zbawienia? No jest. A więc skoro jest konieczne do zbawienia, to równie koniecznie konieczne do zbawienia jest zachowywanie 10 przykazań. I nauka rzymskokatolicka, wam to teraz pokazuje, jest spójna z wiary i z uczynków. Człowiek się nawraca i powinien zachowywać 10 przykazań. I trwanie w Chrystusie jest ściśle, nierozerwalnie związane z zachowywaniem przykazań, jak tłumaczy nam Chrystus w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Katolicka nauka jest spójna, logiczna. Protestantyzm, dekalog nie obowiązuje. Ale zbawienie jest w Chrystusie, tak. Czyli skoro zbawienie jest w Chrystusie, a dekalog nas nie obowiązuje, to co nas zakorzenia w Chrystusie? Wiara, tak, wiara. No ale Chrystus tu nie mówi, kto klepnie formułkę, kto se tam uwierzy, że jestem. Nie, kto zachowuje moje przykazanie, trwa w mojej miłości. A więc, żeby być zakorzenionym w miłości Chrystusa, a trwanie w tej miłości Chrystusa jest koniecznie konieczne do zbawienia, to równie konieczne do zbawienia jest zachowywanie przykazań. Dlaczego protestanci tego nie rozumieją? Bo protestantyzm jest martwym, 500-letnim, dawno rozgłożonym trupem, a z resztek kości wychodzą glisty i robactwo, które jeszcze nie dotoczyło tych kości do kompletnego, całkowitego rozkładu. Protestantyzm jest rozdartym trupem, przeżarty robactwem, glistami i wszelkim innym wylęgarstwem, co się wylęga podczas rozkładu ciała. To jest protestantyzm, to jest cuchnący trup, który od 500 lat jest w stanie rozkładu. I każdy, kto wchodzi w protestantyzm, staje się tym rozkładającym trupem, umiera umysłowo, umiera duchowo. A szatan, że jest małpą Pana Boga, podaje tanie, nic nie warte zamienniki duchowości, teologii, które mają sprawiać pozory, że ten trup jest żywy. Jesteście pudrowanym trupem. Szatan doprowadził, stworzył protestantyzm, tego martwego, rozłożonego od 500 lat trupa, którego próbuje pudrować, żeby wyglądał jak Lenin w mauzoleum, tak? Czyli wyglądał na żywego. To jest protestantyzm. Dzieło szatana, trup podpudrowany. A wam się wydaje, że ten puder, który szatan nakłada na protestantyzm, że to jest żywe. Nie, tam nie ma ducha, tam nie ma logiki, tam nie ma wiary. Co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? To czynia będziesz żył, zachowuj przykazanie. Ale nie, nie, za darmo musi być. Tylko, że nigdzie w Piśmie Świętym nie ma, że zbawienie wieczne w Królestwie Niebieskim jest za darmo. Trzydziesty szósty rozdział Księgi Ezechiela, tak na zakończenie, jest pięknym rozdziałem, który pokazuje ożywcze działanie Ducha Świętego, tak? Kiedy prorok prorokuje nad zeschłymi kośćmi, bez nadziei, tak? Wtedy właśnie
37 rozdział. Były to wyschłe kości, tak? I kiedy duch powiał, powstały te kości na pustyni. I tego można zobaczyć u w protestantyzmie, w postaci protestantów, którzy ożywają i stają się żywi we wspólnocie prawdziwego i jedynego Kościoła Chrystusowego, rzymskokatolickiego. Protestantyzm, który właśnie rozłożony do stanów suchych kości, jednak gdzieś tam Duch Święty stara się ożywić ofiary tego trupa, tego rozkładającego, już dawno rozłożonego, cuchnącego trupa i wyciąga z takiego stanu martwoty i ożywia. I ci protestanci stają się członkami rzymskokatolickiego kościoła, wierząc w papieża, w Najświętszą Marię Pannę, wierząc w naukę rzymską, w Eucharystię, w sakramenty, w spowiedź. Tego wam życzę, dopóki nie doświadczycie tego powiewu ducha, jak te zeschłe kości na pustyni z 37 rozdziału Księgi Ezechiela, ryzykujecie, że pomrzecie w zatwardzeniu. A to może być niebezpieczne. Pozdrawiam.